Witam, z tej strony Drops w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. I dobra, bierzmy tego questa od Saturasa. Saturas, przestań czytać książkę, tu jestem. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Spoko, no to idziemy, wyruszamy. Dobra. Jego typowa gadka, a teraz idziemy do Riordiana po jakieś potki. Czyli miksturki. Siemanko, Riordian. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ognisk. Fajnie, dzięki. Co my tu mamy? Dostaliśmy coś ciekawego? Bonus do zręczności, dawaj. Przyda się. Bonus do siły. Właśnie o takie miksturki mi najbardziej chodziło. Superowe. Dobra, no to możemy wyruszać. Dobra, nie będę klikał mapa, bo pewnie by mi się otworzyła ta zwykła. Okej, więc najpierw pójdziemy do tego punktu tutaj z lewej strony. On jest tutaj od razu za obozem, trzeba skręcić w prawo i już będziemy. Dobra, tu zeskakujemy, no i idziemy. A tu mamy przed sobą krzykacza, to jest, jego się tam trzeba pokonać. Jeśli chcemy należeć do nowego obozu, to nie trzeba, ale można go tak jakby pobić, ponieważ dzięki temu zwolni się ta chata i w ogóle będziemy sobie w niej wtedy mieszkać. Więc jest super tak ogólnie. Ale wstąpiłbym sobie jeszcze do karczmy. Siemanko, ja jestem kretem przecież. No przecież. Dobra, wywiążmy się z umowy, bo już mnie denerwuje. Denerwuje mnie to, że tutaj mam tą misję. Masz. Sprzedałem całe ziemię. A moje 200... Proszę bardzo. Świet, miłoby. No, też się cieszę. No nie, no pomógł mi na starcie i po prostu teraz jak jestem taki bogaty, to... No to cóż. Siemanko, Horacy. Homer. Co ja tutaj gadam? Horacy to był jeszcze kto inny. A ciekawe co tam u naszego kolegi Gorna. Nie ma Gorna, no to bardzo dobrze. Teraz to sobie może. Aha, bo on teraz... Dobra, nieważne, nieważne. Tylko trochę jestem... Teraz nie powinien czasem Lee tam sobie stać? Nad tą tamą? To teraz już powinno być? No, to teraz chyba Lee powinien tam stać nad tamą i my sobie z nim... Lee to jest przywódca najemników, jakby coś. A dobra, nieważne, może nie wyprzedzę, może ja źle pamiętam. Ale na pewno miał być teraz. Dobra, i tu sobie idziemy tymi górkami. To wygląda jak... No to jest górski mech, ale w dwójce to jest... Coś tam smoczy, czy coś tam mech i wtedy on dodaje siłę, ale tutaj dodaje zwykłe punkty życia, więc jest beznadziejny. A tu mamy nowych przeciwników, zębaczy. To sobie zapiszę lepiej. I zobaczymy, jak sobie dam z nimi radę. Może niepotrzebnie takich będę rozwalał. Wyciągnę ich pojedynczo. No, dwójką może być. Chodźcie. Chodźcie. Hu. A, bo wy jeszcze nie widzieliście, jak walczy tym mieczem, co? Może teraz... Ale nie, że zębacze są teraz za szybkie. Ja pierdzielę.
ale koksy. No, tego się nie spodziewałem. Dobra, pełno miksturek, zaraz tu sobie któreś chlupniemy. Jakieś mięsko na dodatek, dobra, idziemy. Nie no, nie spodziewałem się, że to będzie aż takie mocne. Ja wiem, że zębasze są mocne, ale żeby aż tak? No nie, i znowu dwóch. A dobra, tam już więcej takich nie ma to. O, dobrze, tamtego ładnie pocisnąłem z kombosa. To jest głupie, że to kombo się tak jakby nie przekłada. Kurde, tylko żeby mnie nie zrzucił. Pięknie. Dobra, następne miksturki, hop. Nie mamy tu czegoś lepszego. Same takie badziewie, jak ja to mam pierścień? Aha, obydwa do siły, no spoko. U, tam jest ogar, to do niego nie idziemy, on już jest naprawdę mocny. Właściwie to czemu ja sobie nie zażyję? O, jak już dał nam takie miksturki bajeranckie, to możemy śmigać. O, widać nawet starobu stąd. A tu jest chyba w ogóle już terytorium orków, tak nie jestem do końca pewny. No nieważne, dobra, już prawie jesteśmy chyba na miejscu. O, ktoś tu sobie, a Milton sobie walczy z ogarem. Ha, mój. Cześć. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. Mi się śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie, a więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. No to dobrze, chociaż tyle. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Okej. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch.
Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Momencik, to sobie muszę przygotować ten zwój. Aha, dobra. Jeszcze sobie muszę tu zapisać. Okej, tutaj. I możemy iść. To jest na czwórce, to mam. Tak, okej. Tu muszę być przygotowany. Tu mam wszystko. Okej. To możemy schodzić. Aha. Za bardzo wyprzedziłem Miltena i on teraz stoi i czeka na mnie. Bo on mnie musi zaprowadzić do tej krypty, bo ja oczywiście nie wiem, gdzie ta krypta jest. No bo skąd miałbym to wiedzieć? Nikt by się nie domyślił, że to tutaj. No i jesteś... Zatem ruszajmy. Pora... Dobra, spróbujemy to tak zrobić, żebym najpierw pocisnął tego... nadzorcę. Szybciej! Okej, udało się. Teraz ja się lekko wycofujemy. Milten, zabier ich szybciej! Milten! Nie, wszystkie się chyciły mnie akurat. Milten! Milten sobie da radę. Ja mu nie jestem potrzebny. Szybciej, szybciej, pij tą miksturkę. Okej, możemy iść. Milten jest wystarczająco silny, żeby sobie dać radę. Ja sobie dam radę z jednym. O, teraz jak on ich odciągnął, to ja sobie w spokoju mogę ich tu tak wyrzynać. O. Bo Milton i tak jest nieśmiertelny, więc on mnie tu będzie. On będzie tankiem, a ja tu będę. O. Będę rozwalał, prawie jak w MMO. O! Nie, przerzucił się na mnie i tankowanie nie zadziałało. Kurczę. Okej. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Dobra, mamy tu kamień ogniskujący, ale jeszcze ruda. To wbierzemy oczywiście. Rudy nigdy dość. I nawet nieźle mi to poszło. Byłem bliski śmierci, ale się udało. Wbiłem nawet poziom, więc może bym się w czymś tam wytrenował. Byłoby fajnie. No dobrze. Dobra, tam doma mi jest niepotrzebna, bo i tak wiem, gdzie to wszystko jest. Okej, to już wiem, gdzie pójdziemy następnie. Tylko trochę się boję, że sobie tam nie dam rady. Nie no, muszę się wytrenować w sile. Muszę mieć więcej siły.
Ale póki co wracamy do magów wody i oddamy mu już kamień. Super. Nie wiem, czemu mam tak mało many. 7. Powinno być 10. I teraz nawet się nie mogę teleportować. Jeszcze zużyłem całą manę na nieskuteczne zaklęcie. Twardzień. Nie mam czegoś innego. On mi nie dawał miksturek, no dawał mi, no dobra. Teleportujemy się. Saturas. Proszę. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Dzięki. Obyś wrócił cały. Dobra. Jak tam doświadczenie? Kurde, niedużo mi brakuje do następnego poziomu. To może jeszcze bym sobie coś tu porozwalał. Tutaj koło obozu i potem bym sobie poszedł do tych, jakbym się wytrenował o 20 punktów nauki i bym miał pełno siły teraz. Tak zrobię. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic.